A teraz mam bardzo ważne pytanie, przechodzimy dalej. Dziś wpisałem na Wikipedii Marcelina Zawadzka i sprawdziłem sobie życie prywatne. Ty miałaś dość dużą przerwę związkową. Z czego ona wynikała? Bo często jest tak, że na przykład ktoś jest poraniony i nie chce wchodzić dalej. A z czego u ciebie wynikała przerwa? No, wiesz, powiem ci tak, jak ja bym powiedziała wszystko, co było w moim życiu, to bym mogła rozwalić kilka związków, które są też gdzieś tam medialne, więc nie chciałabym tego. Ja wolałam zawsze być tą która zawsze, o co jej znowu w życiu nie wyszło, co jest znowu z nią nie tak. Brałam to na siebie, brałam to na klatę i tak samo teraz nie powiem nic, dlaczego tak bywało u mnie różnie. A że miałaś kochanków i po prostu ktoś z tobą zdradzał? Ja nie, akurat, to nie ciągnijmy tego tematu, postaram się odpowiedzieć asertywnie, nie będę odpowiadała na to pytanie, nie ja miałam kochanków. Ale życie. Że może ktoś miał kochankę? I ty o tym wiesz. Znaczy, no wiesz, te związki gdzieś tam się rozpadały, nie? No dobra, że ty byłaś. Drodzy Państwo, ja już wam tłumaczę, bo mniej więcej szefra mi powiedziała. Była w związku, ktoś miał kochankę z inną, popularną i dlatego później ty stwierdziłaś, że nie chcesz tego dalej, bo czyli zawiodłaś się. Wchodząc bardziej poważnie. Tak. Tak.